Witam z tej strony Tropiciel, jest teraz noc, więc muszę być tak troszeczkę ciszej. Nie będę taki eksplozywny jak zawsze, ale myślę, że wam to nie będzie przeszkadzało. Jestem teraz świeżo po gali UFC, więc tak na szybciutko podsumujemy sobie pojedynek Aśki. Ale zanim jednak to zrobimy, to trzeba też pochwalić Jose Aldo, który wygrał walkę w świetnym stylu. Od przegranej z McGregorem Aldo bardzo mocno upadł. Wygrał tylko z Frankiem Edgarem przez decyzję, ale dwa razy przegrał z Maxem Hollowayem. Więc dzisiejsza walka była dla niego walką o dalszy byt na szczycie tej kategorii. Było blisko, aby walkę przegrał. Został już podłączony, ale zamiast wycofać się i unormować celownik, postanowił jednak nie oddawać pola rywalowi, poszedł w wymiany, co jego przeciwnika bardzo zdziwiło i wręcz pokrzyżowały mu plany, bo od tamtej chwili to on stał się zwierzyną i przegrał walkę. Świetny powrót Jose Aldo, mam nadzieję i liczę na drugi pojedynek z Chadem Mendezem. Ale teraz przejdźmy już do Jędrzejczyk. Wydaje mi się, że Aśka była w takiej samej pozycji jak Aldo. Być może nawet w gorszej, bo jest postacią, której na pewno sprzyjają wygrane, bo w przypadku, kiedy jej słowa się nie sprawdzają, no to obrywa hejtem. Ja tutaj nie oceniam Aśki jako człowieka, tylko jako zawodnika. Choć też uważam, że czasami przesadza, no ale taki ma styl. Widocznie ją to nakręca do pojedynku, ale też dzięki temu straszeniu rywalek wygrywała, więc no nie robiła tego bezcelowo. Kiedy Aśka przyszła do UFC, była potworem, lała te dziewczyny, nokautowała, później jej styl troszeczkę się zmienił. Od zmiany oczywiście Arachionu na American Top Team. Aśka się zmieniła, polepszyły się na pewno zapasy, obrona przed obaleniami, ale posypała się stójka. I co najważniejsze, nie było też dwóch odpowiedzialnych osób za sukces Aśki, czyli trenera Derlacza i trenera Bońkowskiego. To dzięki tym trenerom Mamed Khalidow wygrywa w tak efektownym stylu, to dzięki nim Aslambek Saidow jest tak mocnym zawodnikiem i to dzięki nim Aśka trafiła do UFC. Wiadomo, Aśka jest też bardzo wielkim talentem. Ale to nie zmienia faktu, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Też zawodnicy z Arachionu są sterowani z narożnika, kiedy tych podpowiedzi zabrakło, przytrafiły się też różne problemy. Było to widać w walce z Karoliną Kowalkiewicz, z Rose Namajunas. No to już była na totalna lipa, rewanż był troszeczkę lepszy, no ale to właśnie dziś Aśka powróciła do tego starego stylu. Wróciła dynamika, wróciły frontalne kopnięcia, wróciły łokcie, wraca powoli ten stary styl, dzięki któremu zaszła tak daleko. Widać też było wahanie, bo teraz to ona decyduje za każdy zadany cios, a kiedyś dostawała instrukcje, które realizowała. W trzeciej rundzie, kiedy było już pewne, że dwie rundy są dla niej, przyspieszyła, starała się wykończyć Tycię Torres. Kilka ciosów wstrząsnęło rywalką. Tycia to jedna z najtwardszych zawodniczek, ale gdyby tak wszedł jeden celny high kick i Aśka złapałaby ją w swój firmowy tajski clinch, to myślę, że Torres zapoznałaby się z matą. Ale pytanie właśnie, gdzie się podział ten tajski clinch, który był koroną akcją Aśki. Teraz widzimy, że tu Karolina Kowalkiewicz korzysta z tajskiego clinchu, a Aśka chyba o nim zapomniała. Szkoda, że Aśka rozstała się z Arachionem, tak jak zawsze wam powtarzam, gdyby nie to, to dzisiaj nadal byłaby niepokonana i nadal dzierżyłaby pas UFC. Kto kolejny dla Aśki? Myślę, że fajnym pojedyneczkiem byłoby drugie starcie z Carlo Esparzą, która, umówmy się, pokonała Claudię Gadelię, tylko została oszukana na punkty. Sama Gadelia chce rewanżu, więc to coś oznacza. Swoją drogą też Gadelia od wygranej nad Kowalkiewicz strasznie się posypała. Ale jeśli nie Esparza, to być może przegrana pojedynku Kowalkiewicz-Andraż. Bo być może ten pojedynek jest właśnie eliminatorem do walki o pas. No, tak mi się wydaje. No. Nikogo chyba innego z takimi fajnymi wygranymi nie ma, oprócz Karoliny i Andraż. No chyba, że Rose będzie zwlekać z obroną pasa, no to wtedy można byłoby zestawić wygraną tego pojedynku z Aśką. Bo myślę, że no w przypadku, no kiedy Rose postanowi jednak bronić pasa szybciej, no to Aśka
no musiałaby mieć jednak takie dwie solidne wygrane i wtedy mogłaby stanąć tak realnie do tego pojedynku opasną, bo teraz wiadomo, Andrasz została pokonana przez Aśkę, Karolina też, no ale jednak Karolina tutaj z Rose wygrała i gdyby teraz pokonała Andrasz, no to mogłaby się gdzieś tam fajnie wpasować w jakiś medialny pojedyneczek, nie? Fajnie by to szło rozpromować taką walkę. Fajnie, że Aśka też się nie poddała jak Ronda, bardzo mi się to podoba. Potem poznaje się na pewno wojownika. Te porażki też zrzuciły z niej ciężar niepokonanej zawodniczki. Z tym się też lepiej walczy i z tym, że wiesz po prostu, że nic gorszego już cię nie spotka. Już przegrałeś, przegrałeś pas, przegrałeś kilka walk, więc no gorszego już cię nic nie spotka i walczysz z takim czystym kątem, tak? Walczysz bez żadnej presji, choć dzisiaj, no na pewno tej presji troszeczkę na Asi ciążyło. Teraz czekamy na pojedynek Karoliny z Jessiką. Ta walka na pewno wskaże nam kolejną pretendentkę. Jeszcze bardziej na pewno ten pojedynek namiesza w tej dywizji, a o to właśnie chodzi. Żeby coś się tam działo, nie? A jak wam się podobał pojedynek Aśki? Dzięki za wysłuchanie. No i co? Zapraszam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage of MMA. A ja zapraszam was oczywiście na moje kolejne materiały. Jeśli jakiś odcinek was ominął, no to polecam wam go nadrobić. Wkrótce znów pojawi się kolejny odcinek z rankingiem. No i może omówimy sobie jakiś kolejny pojedyneczek. Dzięki bardzo jeszcze raz za wysłuchanie. Pozdrawiam was, tropiciel. Trzymajcie się. A czy ty subskrybujesz kanał Cage of MMA? Jeśli nie, to na co czekasz? Dołącz do rodziny najbardziej hardkorowych fanów MMA i razem z nami twórz historię.